Mam na imię Donata, jestem autorką bloga Kadry w pigułce, a także autorką licznych publikacji, artykułów i publikacji książkowych z zakresu prawa pracy. W tym filmie chciałabym przybliżyć kwestie związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorców, których objął przestój ekonomiczny. Zatem jeżeli ten temat Cię interesuje, zachęcam do obejrzenia dalszej części filmu. Na mocy przepisów ustawy antykryzysowej pracodawcy mają możliwość wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w dwóch przypadkach. W przypadku przestoju ekonomicznego, a także w konsekwencji obniżenia wysokości ich wynagrodzeń pracowników lub obniżenie wymiaru etatu pracowników nie więcej niż o 20%. A co oznacza przestój ekonomiczny? Przepisy ustawy wyraźnie to regulują, natomiast pamiętajmy, że należy odróżnić przestój czy pojęcie, rozumienie przestoju ekonomicznego wskazanego w przepisach tarczy antykryzysowej od przestoju przewidzianego w przepisach kodeksu pracy. A zgodnie z tarczą antykryzysową, przestojem ekonomicznym jest sytuacja, w której przedsiębiorca nie zawiesił działalności gospodarczej oraz przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej był mniejszy o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub wtedy, gdy firma zawiesiła działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 roku. W związku z przestojem ekonomicznym w zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikowi objętym przestojem ekonomicznym wynagrodzenie wysokości nie niższej, znaczy wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%, jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, oczywiście z uwzględnieniem wymiaru etatu, zatem w przypadku pełnego etatu nie może to być wynagrodzenie niższe niż 2600 zł, ale już w przypadku połowy etatu nie może być to wynagrodzenie oczywiście niższe niż 1300 zł. I w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalną kwotą dofinansowania jest kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2020 roku jest to połowa z 2600 zł, czyli 1300 zł oraz składki opłacane, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane po stronie pracodawcy, w przypadku w którym pracownik wynagradzany jest kwotą wynagrodzenia 5000 zł, no to pracodawca objęty przestojem ekonomicznym może obniżyć takiemu pracownikowi wysokość wynagrodzenia maksymalnie o połowę, 50%. Czyli w tym przypadku byłoby to 2,5 tysiąca złotych, jednak nie może ta kwota być niższa, jeżeli minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem maksymalnie pracodawca może obniżyć takiemu pracownikowi wysokość wynagrodzenia do 2600 zł. Pamiętajmy jednak, że w takim przypadku również jakby maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1300 zł, czyli 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość składek społecznych po stronie pracodawcy. Pamiętajmy, że warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego należy zawrzeć w porozumieniu, a porozumienie jest zawierane bądź to ze związkami zawodowymi, bądź przedstawicielami pracowników wybranych w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W momencie zawarcia porozumienia pracodawca jest zobowiązany przekazać kopię tego porozumienia do właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od zawarcia porozumienia. Pamiętajmy, że wprowadzenie przestoju nie ma wpływu i nie przerywa trwających urlopów wypoczynkowych, ponieważ
Przepisy kodeksu pracy wyraźnie wskazują, w jakich sytuacjach następuje obligatoryjne przesunięcie terminów urlopów. Dzieje się to w przypadku czasowej niezdolności do pracy, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, w czasie przeszkolenia wojskowego, a także w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem. Ponadto przepisy ustawy nie zabraniają korzystania z urlopów wypoczynkowych w trakcie przestoju. A jakie jeszcze warunki poza objęciem zakładem pracy przestojem ekonomicznym należy spełnić, aby móc wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników? No też już o tym mówiłam, konieczne jest, albo inaczej, no przepisy ustawy dają pracodawcom taką możliwość, aby obniżyć wysokość wynagrodzeń pracowników maksymalnie o 50%, jednak dokładnie niższej aniżeli wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście z uwzględnieniem wymiaru etatu. Przedsiębiorca wykazuje również spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19. Pracodawca ten nie może zalegać w opłacaniu składek społecznych, zdrowotnych na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pracy. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku, ale również nie może zalegać w opłacaniu należności podatkowych. Ponadto nie może występować przesłanka ogłoszenia upadłości i pracodawca, taki przedsiębiorca, musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimalny okres. Przynajmniej takie warunki należy spełniać w związku z przepisami tej pierwszej wersji tarczy antykryzysowej. Przepisy te mogą ulec zmianie w momencie wejścia w życie tak zwanej tarczy, drugiej wersji tarczy antykryzysowej. Wspomniane porozumienie powinno określać co najmniej określenie grupy pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem etatu w tej jakby drugiej możliwości, którą dają przepisy ustawy, ale o tym mówię w odrębnym filmie, który pojawił się na moim kanale Kadry w Pigułce. Ponadto porozumienie powinno zawierać informacje o obniżonym wymiarze etatu, jeżeli pracodawca korzysta właśnie z tej drugiej możliwości. Także okres, przez który obowiązują te rozwiązania przewidziane przepisami ustawy, czyli objęcie przestojem ekonomicznym. No i tutaj często pojawia się problem, jaki wskazać czas i termin właśnie tych ustaleń i zmiany warunków zatrudnienia. No, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wskazanie czasu do momentu odwołania stanu epidemii, bo oczywistym jest, że to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jest stricte związane z obecnie panującą sytuacją w kraju. Pamiętajmy również o tym, że dofinansowanie do wynagrodzeń nie obowiązuje pracowników, których wysokość wynagrodzeń w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, ich wysokość była wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, spadek obrotów gospodarczych oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do łącznych obrotów w analogicznych miesiącach kalendarzowych z roku poprzedniego, lub nie mniej niż o 25% w stosunku do obrotów wykazanych w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Przepisy ustawy zobowiązują pracodawców do zawarcia porozumienia, o którym wspomniałam, natomiast zwalniają pracodawców z obowiązku wręczania pracownikom wypowiedzeń zmieniających czy uzyskania zgody na zawarcie porozumienia zmieniającego. Zatem jakby zawarcie porozumienia bądź ze związkami zawodowymi, bądź przedstawicielami pracowników jest wystarczające, aby dokonać zmian, no a w konsekwencji oczywiście ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Natomiast ważne jest to, czy dobrze by było, żeby pracownicy byli poinformowani o wprowadzonych zmianach i przepisy ustawy nie przewidują, w jaki sposób to uczynić, zatem przyjmuje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wręczenie pracownikom indywidualnych oświadczeń w tym zakresie. Wspomniane dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń do wysokości 3-miesięcznych wynagrodzeń pracowników oraz oczywiście składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę. Ten 3-miesięczny okres dofinansowania, pamiętajmy, że przysługuje na dzień obowiązywania pierwszej wersji tarczy antykryzysowej. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopię porozumienia, a także wykaz pracowników objętych, uprawnionych do świadczeń. Przedsiębiorca musi dołączyć również różne oświadczenia. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy, oświadczenie o niezaleganiu w należnościach podatkowych czy w niezaleganiu składek do ZUS, oświadczenie o spadku obrotów gospodarczych, oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, a także skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS. Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zgodnie z siedzibą pracodawcy i można ten wniosek złożyć w postaci wersji papierowej bądź elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące przestoju ekonomicznego i zmniejszenia wynagrodzeń pracowników, a co za tym idzie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, pozostaw je proszę w sekcji komentarzy pod filmem na YouTubie. Zapraszam Cię również do zamkniętej grupy na Facebooku Kadry w Pigułce dla początkujących i profesjonalistów. A teraz bardzo dziękuję Tobie za uwagę i poświęcony czas. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.